przybył z oficjalną wizytą prezydent Republiki Indonezyjskiej dr Sukarno. Gościa witają Aleksander Zawadzki, Władysław Gomułka, premier Cyrankiewicz, marszałek Sejmu Czesław Zycech, członkowie rządu, wyżsi oficerowie i korpus dyplomatyczny. Cała Polska wita serdecznie prezydenta Sukarno, wieloletniego przywódcę ruchów niepodległościowych z Indonezji. Do tych, co toczyli walkę o wolność, Polacy zawsze odczuwali gorącą sympatię. Na ulicach Warszawy, mimo złej pogody, gęsty szpaler. Mądra, pokojowa polityka Indonezji, jej ciężkie zmagania o utrzymanie zdobytej niezależności dobrze są znane w naszym kraju, chociaż oba państwa dzieli prawie cała półkula. Doktor Sukarno, mąż stanu, pisarz, filozof, działacz społeczny, pozostanie w Polsce przez kilka dni. Wieczorem Aleksander Zawadzki przyjmuje prezydenta Sukarno w Belwederze. Jest do omówienia wiele spraw interesujących Polskę i Indonezję. Polityka, handel, współpraca.